Witajcie w kolejnym programie na żywo. Marcin Garbaciak, menadżer do spraw szkoleń Akademii Eksperta firmy CRISPO. Dziś, nie bagatela, naszym gościem jest Danusia Baprawska, PR menadżer Stowarzyszenia Dom Bezpieczny, a także ogólnopolskiego programu zajmującego się poprawą bezpieczeństwa w naszych domach. Dzień dobry, Danusiu. Dzień dobry, witam wszystkich. Przejdźmy do rzeczy. Często słyszymy o włamaniach, o różnych incydentach, ale tak naprawdę jak często dochodzi do takich incydentów w Polsce? Pośrednio co 9 minut dochodzi do kradzieży z włamaniem w Polsce. W sumie w 2018 roku było ich prawie 70 tysięcy, więc to jest ogromny problem społeczny. To jest jedna z 7 najbardziej uciążliwych przestępstw w naszym kraju. I to są zarówno włamania do domów, jak i do mieszkań, więc mówimy tutaj o problemie, który dotyka praktycznie każdego z nas. I to nie jest tak, bo to jest mitem, że do kradzieży dochodzi okazjonalnie, tak? Że okazja czyni złodzieja. Niestety tak nie jest. Bardzo często nasi złodzieje, nasi oprawcy, że tak powiem brzydko, obserwują nas bardzo często, obserwują nasze rytuały, kiedy wychodzimy z domu, kiedy odprowadzamy dziecko do szkoły. No właśnie, pozwól, że wejdę ci w słowo. A co jest najczęstszą przyczyną włamań? Czy taki brak rozważności, czy brak zabezpieczeń, czy też to, o czym przed chwilą wspomniałaś, już takie wyspecjalizowane grupy włamywaczy, tak? Obserwatorów. To jest tak, że to jest zwykle miks różnych uwarunkowań. Mhm. Bardzo często włamywacze wykorzystują naszą nieuwagę, zwłaszcza w takich okresach jak przedświąteczne. I obserwując nas, widzą, że popełniamy błędy, tak? Czasami zdarza nam się nawet tak prozaiczne rzeczy robić, jak nie zamknąć drzwi wychodząc z domu, tak? Już nie mówiąc o oknach, które notorycznie zostawiamy uchylone, co jest oczywiście błędem, ponieważ nasi obserwatorzy widzą to i mają naprawdę sprawdzone sposoby na to, żeby przez to otwarte okno się dostać do środka. Wybierają takie momenty, w których nas nie ma, przez co najmniej 2 godziny. Trzeba zwrócić uwagę na to, że oni potrzebują tylko 10 minut na to, żeby wejść do mieszkania i splądrować nam mieszkanie, wybierając oczywiście te rzeczy, które są najłatwiejsze do wyjęcia, wyniesienia. Rzadko się zdarza, żeby włamywacze wynosili telewizory. Bardziej jest to gotówka, bądź kosztowności, bądź jakieś drobne RTV, AGD. I potrzebują, tak jak powiedziałam, 10 minut na to, żeby to zrobić. No to rzeczywiście to jest porażające, tak? Że wystarczy im 10 minut, żeby pozbawić nas wielu, wielu lat ciężkiej pracy, tak? Czy chociażby o oszczędności, czy różne pamiątki dokładnie. Historyczne. Rodzinne. Ale teraz przechodząc do meritum, jak możemy się przed tym zabezpieczyć? Czy masz jakąś poradę dla nas, jakąś wsparcie, jak uniknąć tego typu zdarzeń? Przede wszystkim to, o czym mówią też współpracujący z nami funkcjonariusze policji czy służby więziennej, przede wszystkim musimy włączyć wyobraźnię. Zdrowy rozsądek, czyli wychodząc z domu musimy zamykać okna, musimy zamykać oczywiście drzwi, nie zostawiać tych drzwi otwartych nawet w momencie, kiedy jesteśmy w domu, bo bardzo często dochodzi do kradzieży, drobnych kradzieży na tak zwaną klamkę, tak? Czyli włamywacz przechodząc po klatce schodowej na przykład w bloku otwiera poszczególne mieszkania, sprawdzając, które z tych drzwi jest otwarte. Wystarczy mu chwila na to, żeby zabrać nam z kieszeni kurtki, kluczyki do samochodu, dokumenty. I tak naprawdę już mamy kłopot, tak? To nie są może bardzo wartościowe rzeczy. Oczywiście tam są karty, tam są dokumenty, więc dla nas to jest poważny kłopot, a dla niego to jest 3 sekundy roboty i takich mieszkań może przysłowiowo zrobić w jednej klatce kilka. Więc wracając do tego, co powinniśmy zrobić, powinniśmy przede wszystkim włączyć myślenie.
Druga rzecz, zobaczyć, jakie mamy zabezpieczenia, zwłaszcza przed planowanymi wyjazdami. Czy nasze drzwi są odpowiedniej, zapewnią nam odpowiednią ochronę? Czy okna są, czy są łatwe do wyważenia? Bo pamiętajmy, no, nasi ulubieńcy, że tak powiem kolokwialnie, bardzo często wchodzą właśnie przez okna. I to do domów głównie, do domów wchodzą przez okna, do mieszkań przez drzwi, więc te elementy, które są najczęściej atakowane przez złodziei, powinny być przez nas często sprawdzane. Jeśli jest taka potrzeba, powinniśmy je wymienić bądź doposażyć o jakieś elementy zabezpieczeń nawierzchniowych. Oczywiście możemy tutaj również dołączyć kwestie monitoringu bądź zwykłych czujek, alarmów przeciwwłamaniowych, a jeśli planujemy budowę domu, to warto sprawdzić możliwości. Tutaj myślę, że nie odkryję Ameryki, fantastycznym rozwiązaniem jest pakiet Safe Home od Chris Paulu, który zapewnia ochronę już na etapie budowy. Tak, zgadza się. Rzeczywiście firma Chris Paul proponuje swoim klientom pakiet Safe Home. Składa się on z czujek już montowanych w produktach, w oknach, w bramach, w drzwiach na etapie produkcji. Jest kilka zalet tego rozwiązania. Pierwszym z nimi jest, że ta czujka jest niewidoczna, tak? Czyli włamywacz nie widzi tak dokładnie, naprawdę, czy tam jest zabezpieczenie, czy nie. Druga rzecz. Nie ma obawy, że stracimy gwarancję, tak? Czyli nie ma ingerencji zewnętrznej, że ta czujka jest montowana i może w jakiś sposób uszkodzić czy utrudnić późniejsze funkcjonowanie tej stolarki. A trzecia i moim zdaniem najważniejsza to jest to, że okno po zamontowaniu i wyposażeniu w te czujki jest gotowe już do podłączenia do dowolnej instalacji alarmowej. Nasz partner w tym programie Safe Home, firma Solid, jest gotowa już tuż po wyjściu monterów z budowy podłączyć całą instalację alarmową i już na etapie budowy zabezpiecza i chroni naszą inwestycję do momentu, kiedy się wprowadzimy. No i oczywiście podczas już szczęśliwych chwil zamieszkiwania, tak, też ta czujka to wszystko nas chroni i pilnuje, żeby nam się nic nie stało. No właśnie tutaj ja jeszcze dopowiem, bo to o czym wcześniej mówiłam, o tych możliwościach, o tym, na co powinniśmy zwrócić uwagę. Tutaj policjanci bardzo często powtarzają, że powinniśmy mieć zarówno systemy zabezpieczeń mechanicznych, czyli tu mówimy o zamkach, mówimy o kontraktonach w stolarce, ale też monitoringu bądź alarmowe te zabezpieczenia. To jest też to, o czym mówiłeś przed chwilą w kontekście Safe Home. I oczywiście tej ochrony fizycznej, czyli tak na dobrą sprawę tego, co my robimy w związku z zabezpieczeniem naszego mieszkania, no bo żadne zabezpieczenia nie będą funkcjonować wtedy, kiedy my ich nie podłączymy, kiedy nie zamkniemy tego zamka, kiedy nie podłączymy tego alarmu. One same z siebie nie będą funkcjonować. Wiele jest takich przypadków, kiedy poszkodowani mówią o tym, że no nie włączyłem alarmu, bo wychodziłem na 10 minut do sklepu, więc po co ja mam tutaj włączać całą tą elektronikę. Wystarczyło te 10 minut na to, żeby złodziej wszedł i pozbawił te osoby, już nie mówię o dorobku życia, ale przede wszystkim poczucia bezpieczeństwa, bo to jest bardzo ważna rzecz. W kontekście włamań bardzo często się mówi o tym, że włamywacze nas pozbawiają, nie wiem, majątku bądź pieniędzy, bądź jakichkolwiek kosztowności. Ale tak naprawdę zabierają nam przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa w najważniejszym dla nas miejscu, czyli w domu. My zrobiliśmy też niedawno kampanię mówiącą o tym głośno, jakie są psychologiczne skutki włamań, o tym, że bardzo często dotyka osoby, które są poszkodowane, depresja, stany lękowe. Wiele dzieci, które uczestniczyło w tym zdarzeniu, później musi wymagać wsparcia psychologicznego. To są naprawdę sytuacje bardzo poważne i to są traumy, jak się rozmawia z tymi ofiarami. To są rzeczy, które latami z nas wychodzą i czasami warto mieć to z tyłu głowy, żeby właśnie zamknąć drzwi, uzbroić ten alarm,
po to, żeby pozbawić się tego, tego braku poczucia bezpieczeństwa w domu, bo to jest, to są naprawdę ludzkie dramaty. Zgadzam się z tobą. No, dom to ma być, tak jak wspomniałaś, ta ostoja naszego bezpieczeństwa. No, gdzie mamy się czuć bezpiecznie, jak nie w domu, prawda? No, wracamy do domu zawsze z zewnątrz, do domu, i to jest nasza oaza, to jest nasz... Nawiązując jeszcze też do tego, co wspomniałaś wcześniej, żeby uruchomić wyobraźnię. My też w swojej ofercie posiadamy proste, ale skuteczne, mechaniczne zabezpieczenie, jak klamka z kluczykiem. Dokładnie. Z tym, że ona jest skuteczna w momencie, kiedy kluczyk przekręcimy i wyciągniemy, tak? A w 99% jak tłumaczę moim kursantom, żeby kluczyk się nie zgubił, zostawiamy go w klamce, tak? Bo zawsze jest pod ręką. No niestety wtedy ta klamka nie działa. To jest to, o czym wspomniałeś, tak, że tak. Każda instalacja, która jest w domu, ona musi być podłączona, ona musi być włączona, żeby spełniła swoją funkcję. A my musimy sobie wyrobić ten nawyk, żeby wychodząc po prostu to robić. I nie na zasadzie, że robię to tylko wtedy, kiedy wyjeżdżam na dłużej, tylko w każdej sytuacji, w której nikogo nie ma w domu, i w której to mieszkanie, dom pozostaje po prostu bez naszej opieki. Oczywiście. Dobrze, moi drodzy oglądający, jeśli pojawiły się jakieś pytania, coś Was zaciekawiło w dzisiejszej naszej rozmowie, proszę zadawajcie pytania w komentarzach pod naszym live'em. Oczywiście na wszystkie odpowiemy. Danusiu, czy na koniec chciałabyś jeszcze jakąś poradę dla naszych oglądających? No, przede wszystkim, tak jak już wcześniej mówiliśmy i będę to powtarzać jeszcze długo, włączmy myślenie, sprawdźmy, czy mamy odpowiednie zabezpieczenia. Pomyślmy o tym, żeby w tej gonitwie, która przed nami, no bo wchodzimy w okres przedświąteczny, żeby tej czujności nie stracić, żeby pamiętać również o dzieciach, bo to jest bardzo istotne, że 90% wypadków z dziećmi odbywa się w domach, więc znowu kolejny apel o to, żeby zwrócić uwagę na dzieci. Zwróćmy uwagę również na różnego rodzaju sytuacje związane z kominkami, z choinką, która no niestety też w wielu domach zapłonie. Tak. Choinka się świeci, nie pali. Dokładnie, więc zwróćmy uwagę na to. Pomyślmy o tym, żeby kupować prezenty, które są praktyczne, które mogą zapewnić nam bezpieczeństwo. Tutaj myślę o gaśnicy, czy o czujkach dymu, tlenku węgla, czy gazu. No niestety dochodzi do takich sytuacji związanych z pożarem i z ofiarami śmiertelnymi niestety dużo. Nie chcemy straszyć, ale naprawdę zwróćmy na to uwagę w tym okresie, żeby te święta były piękne, żeby były spokojne i przede wszystkim, żeby były bezpieczne. Dokładnie. Nie straszymy, ale przypominamy o podstawowych zabezpieczeniach, o których trzeba pamiętać, czyli drzwi, okna pozamykane. Mikołaj, jeśli już, to wchodzi kominem, tak? Jeśli ma taką możliwość. A nawet przy zamkniętych drzwiach i oknach, poradzi tutaj sobie. Informacja dla młodszych, poradzi sobie. Tak. Tak? Także naprawdę nie ma się co martwić. Tak, zna sposoby. Dokładnie. Nie uchylamy drzwi i okien dla Mikołaja, bo on sobie naprawdę da radę. Jest live, jest konkurs, tak? Dzisiaj oczywiście nagrody związane będą z naszym tematem od naszego partnera, od Stowarzyszenia Dom Bezpieczny. Cztery nagrody, cztery pierwsze osoby, które odpowiedzą w wiadomości prywatnej na zadane przez Danusię za chwilę pytanie, otrzymają świąteczny upominek. A pytanie brzmi, ile było włamań, kradzieży z włamaniem w 2018 roku w Polsce? Tak, czyli ile było włamań i nie wymieniamy imion i nazwisk włamywaczy. Tak, tym zajmie się już nasz zaprzyjaźniona służba więzienna, więc... Tak. Tą informację jako podpowiedź mogę powiedzieć, że znajdziecie też w prezentacji, która się pojawi pod naszym live'em. No i do zobaczenia w następnym odcinku. W następnym odcinku też będę miał ciekawego gościa, który troszkę o warunkach zimowych, o różnych przygodach i jak zabezpieczyć sobie też pewne nasze elementy typu okno i brama, żeby nie było niespodzianki, żeby nas nie zaskakiwała jak pewne służby.
Zima. Dziękujemy.